Agnieszka, muzyka była zawsze w Twoim życiu? Zawsze. Od dziecka. W sumie ja nie pamiętam, jak to się zaczęło, ale pamiętam, że jak się szłam spać, to tato mówił, puszczę ci kołysankę. Mm -hmm. No i Pink Floyd, <grym> The Beatles. A, to były te kołysanki. To były te kołysanki, plus śpiewy razem, jakieś takie. Od dziecka. Mama bardzo też dużo śpiewała, jakby kołysanki co noc i takie mm -hmm. tam. Ale, ale była muzyka też obecna w sensie gry na instrumentach? Czy ktoś w rodzinie w ogóle grał na tak, jakichś instrumentach? Tak? To znaczy, moi rodzice nie, nie są z wykształcenia muzykami mm -hmm. i oni jakby nie, nie, nie grają na żadnym instrumencie, aczkolwiek to się zmieniło. Bo w chwili obecnej kupiłyśmy z siostrą tacie perkusję i po 30 latach spełnia swoje marzenie perkusyjne. Perkusja. Tak, tak, ale zawsze grał na wirtualnie. No to sąsiedzi. Dają radę, piec akceptuje, także jest w porządku. A my, a my z siostrą jakoś tak wychowywałyśmy się, ja się śmieję w takiej komunie hipisów I, i tam jakby od małego taki blok młode małżeństwa i, i, i ta, ta muzyka gdzieś tam cały czas u nas była i, i jak przyszedł taki dyrektor szkoły muzycznej, w pozorówka chodził. No i mnie wypatrzył, bo ja cały czas coś, jaki miałam tamburynek, wszystko i mhm. cały czas jakieś melodie. Mhm. I mówi, no ta dziewczyna musi spróbować się zdawać do szkoły muzycznej. No i, te, no i tak zaczęła się ta przygoda. Ja się dostałam, potem siostra. Mhm. Czy to nie rodzice postanowili, że, że ty masz pójść do szkoły muzycznej, tylko ty zostałeś po prostu wypatrzona? Nie, nie. Moi rodzice w ogóle, oni o, nigdy nie próbowali mnie jakby zmuszać do czegoś. Mhm. Oni widzieli, że jeżeli. Czegoś nie lubię, to po prostu mama patrzyła, aha, no tego nie, no to skupmy się na tym, co lubisz. I jakby pielęgnowali yy, zainteresowania, co, za co im bardzo jakby gdzieś tam jestem wdzięczna, yy, że mama od małego widz, znaczy widziała we mnie jakiś taki ten muzyczny, dziwny świat mm. i, i jakby nie, 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 nie traktowała tego krytycznie, tylko. A, Agnieszka, ona ma taki dziwny świat, chodzi, coś tam mówi, sobie śpiewa. I gdzieś to było jakoś tak pozytywnie mm -hmm. przez nią, przez tatę też. Dom był w Krośnie? W Krośnie, aczkolwiek urodziłam się w Krakowie, bo moja mama pochodzi z Krakowa. Aha. I co im rodzice I, się wynieśli Tak, czy i tato, mama? tato mówi, oj Ewa, spróbujmy tego Krosne, tam są takie sakujennice jak w Krakowie. Dobra. Mama przyjeżdża do Krosna, komuna, 89 dziewiąty, Dziunek, decyzja. gdzie te kamieniczki, i gdzie te sukiennice? Ale tak, no i się przeprowadziliśmy do tego Krosna, bo to jest rodzinne miasto mojego taty. Odważna decyzja. To odważnie. mama musiała bardzo tatę kochać. No, oczywiście, no, biały rycerz na koniu, no to dawaj. Ty poszłaś do szkoły muzycznej i uczyłaś się gry na y, fortepianie? I na, gitarze i gitarze. Bo chciałam być rok gwiazdą i ten fortepian jakoś tam wtedy mi nie pasował i chciałam też na gitarze. A lubiłaś w ogóle y, chodzić do szkoły y, muzycznej, lubiłaś te zajęcia, czy to były dla ciebie takie katurze? Bo często mhm. w historiach pojawiały się takie, y, właśnie takie negatywne mhm. spojrzenie na to, z cyklu. Koledzy, koleżanki się bawili, nie wiem, biegali po podwórku, a ja tam musiałem czy musiałam piłować, tak. nie wiem, gamy grać albo na skrzypcach ćwiczyć, nie daj Boże. Ty lubiłaś szkołę to znaczy, muzyczną? Ja lubiłam do pewnego momentu, kiedy już czułam, że powinnam ją gdzieś, gdzie, kiedy mi zaczynało brakować mhm. tych innych rzeczy. Ja skończyłam pierwszy stopień i po pierwszym stopniu na kolanach błagałam rodziców, że ja chcę iść do innego gimnazjum, gdzie będę miała wszystkie możliwe dostępy tam do sportu, mhm. do, do innych. No, do innego świata, bo ja zawsze byłam jakby łaknęłam różnych rzeczy. Mm -hmm. I gdzieś w pewnym momencie zaczęło mi przeszkadzać, że, że to jest 20 osób, cały czas ta sama klasa, do 17 w szkole, i gdzieś mm -hmm. w pewnym momencie już czułam, że trzeba odkryć coś nowego. No i się zgodzili, ale zapierałam się nogami, rękami, ale no, cieszę się, że jednak ten pierwszy stopień jest, bo to potem na całe życie gdzieś tam moje się przekładało. W teatrze, w śpiewie, te nuty, ta, ta podstawa dobrze mieć tę wiedzę. No tak, jest to bez wątpienia coś, co jest super przydatne w zawodzie, który teraz wykonuję. No dokładnie. Także. I nie jest to pianistka? Nie jest. To pianistka. Bo teatr pojawił się kiedy? Kiedy pomysł w ogóle wykiełkował o tym, żeby być może pójść w tę stronę? To znaczy, ja już od dziecka, tato, tam gdzieś kiedyś był za granicą, kupił kamerę. No i mama nas czasem na tą kamerę nagrywała, i ja od dziecka mówię, z moją siostrą odgrywałyśmy tiudy przed tymi kamerami i prosiłyśmy mamy, żeby nas nagrywała. No i to w sumie tak od dziecka wiedziałam, że, że nie, nie, może nie wiem, czy chodziłam i mówiłam, że chcę być aktorką, ale gdzieś tam. Miałam takie zamiłowania jakieś, pamiętam wywiady, że się przebierałam za Beyoncé, siostra za kogoś tam, no i tak się szalało. Czyli od razu górna półka, To No, no. To takie białe body, pożyczyłam mamę, pełna stylizacja i prawie te Dzisiaj się przebierałem za Zdzisławia ty za Beyoncé, to już jest, to jest jednak pokolenie różnica. Ale, ale podejmujesz w końcu decyzję, żeby pójść do szkoły teatralnej i mówisz, tak. i, 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 i mówisz to rodzicom i co oni na to? A dobrze. A dobrze. Nie, oni, oni w ogóle na wszystkie moje miałam pełno pomysłów. Mm -hmm. ja, ja na paralotnie latałam, tu jakieś narty. Ja się po prostu tak upierałam, że oni mi zawsze mówili. No dobrze, no co tym razem? No dobrze. Jakby gdzieś razem, aha, chciałam na szybowcach latać i w szkole jest y, szkoła, y, 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 że można uczyć się właśnie latać na szybowcach i trzeba było mieć ukończone 16 lat. A ja już od 13 roku życia tam na to lotnisko chodziłam i patrzyłam i chciałam też latać na tych szybowcach. No, i to chyba po tacie, bo tato też miał kiedyś takie filu No i mama się nie zgodziła, na to się nie zgodziła, i tu mi się Co nie udało granicy. tu mi się nie udało w tym jednej rzeczy jej przekonać. No i wróciłaś do miasta, w którym się urodziłaś, czyli do Krakowa, bo to jest szkoła, którą wybrałaś? To, był, to zdawałaś tylko tam, czy tak jak wiele osób, próbowałaś nie. szczęścia w różnych szkołach, czy najbardziej chciałaś w Krakowie? Jak było z tym Krakowie? To znaczy, najbardziej chciałam w Krakowie. Mhm. Bo jakoś byłam związana z tym miastem, tam miałam babcię, no i gdzieś tam często jeździliśmy do tego Krakowa. Chciałam to spróbować pożyć, też słyszałam, że ta szkoła jest dobra. Ale ja jeszcze wtedy byłam taka trochę nieświadoma do końca. Ja po prostu, jak zobaczyłam ten korytarz, pełen tych ludzi, którzy byli przerażeni, jakby. Tak się śmieję teraz, że ja byłam chyba taki, w trochę takiej bańce mydlanej, że, że ja pomyślałam sobie w tej drugiej liceum, że ja się dostanę do tej szkoły i, i jakby konsekwentnie przygotowywałam się, żeby się tam dostać. Bardzo dużo czytałam tekstów, mhm. przerabiałam, pełna koncentracja. No i potem po prostu przyszłam na ten egzamin i, i już nie zastanawiałam się, czy, czy boże, dobrze czy źle, tylko po prostu wiedziałam, jakie mam zadanie i pomyślałam sobie 100% zadanie i albo do wyjdzie, wykonania. albo nie. Tak. Mhm. I zostało wykonane. I, I została przyjęta I zostałaś przyjęta. A e, e, czy e, krakowska opera kameralna, <grywia> to był. To. E, a twój występ tam był przed, szko przed szkołą? Czy jak zaczęłaś szkołę? To Potem... Było zaraz na pierwszym roku. Ja zaczęłam pierwszy rok i miałam z tą panią, która ten teatr prowadziła, zajęcia. Aha. I ona Ej. ci zaproponowała? I ona mnie tak. No, zaprosiła, ja tak jeszcze nie wiedziałam nic, mhm. e, no i się zgodziłam. I grałam tam przez pierwszy rok szkoły. I szkoła nie miała e, w związku z tym rozumiem też nic naprzeciw, żebyś po, często Bo to nie były... bardzo krzywo patrzyło na to, żeby... Tak, tak, tak. To było w bardzo małym stopniu. Tam było jedno przedstawienie, mhm. ja tam jakiejś potężnej roli nie miałam, także... Także tak to wyglądało. Ale też w trakcie, w trakcie szkoły, później troszeczkę, już pod koniec tej szkoły, ty wkroczyłaś na scenę, tak. zanim szkołę skończyłaś. Tak, tak. Bo to był Teatr Stu. Tak. Rozumiem, że też dostałaś po prostu taką propozycję i postanowiłaś z niej skorzystać. Tak, 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 bo, bo moim profesorem był yy, profesor Gobisz. Miałam z nim scenę i, no i był tam, było tam przedstawienie, kabaret filozoficzny, w którym on też grał. No i razem z dyrektorem, dyrektor zaprosił mnie na, na, jakby, nie wiem, czy to był casting, chyba nie, po prostu do współpracy. No ale to chyba stało się jakby z ramienia Krzysztofa Lubisza. Mm -hmm. A Ty wybrałaś w szkole specjalizację wokalno-estradową, czy też ją kończyłaś? Właśnie chcę Cię zapytać, czy ją wybrałaś, mhm. czy też ta specjalizacja wybrała Ciebie, jak to było? No bo wyszliśmy od muzyki, ta muzyka Back. jest cały czas obecna, no i w szkole też ta specjalizacja wokalno-estradowa, Ty chciałaś? Czy znaczy, ja na dwie chyba miałam możliwości, z tego co mhm. pamiętam, i na dramatyczną, mhm. i na wokalno-estradową, ale zdecydowałam się na wokalno-estradową, bo pomyślałam sobie, no dobrze, skoro tam są takie same zajęcia jak na specjalizacji dramatycznej, ale mam rozszerzony taniec i śpiew. No to czego sobie kopa w tyłek nie dać i nie spróbować jeszcze bardziej gdzieś tam różne sobie rozszerzyć mm -hmm. możliwości. No i tak też się stało. Tej decyzji nie żałuję. Miałam jakby wtedy jeszcze w tamtym czasie, mieliśmy takiego kogoś jak mistrza grupy, i moim mistrzem był Mieczysław Grąbka świetnie nam podobierał pedagogów, naprawdę był takim weteranem, który nas prowadził przez tą szkołę i o kogo nie poprosiliśmy, no to w sumie jakoś tak się działo, że w końcu go dostawaliśmy. Także ja pamiętam szkołę jako zakon, praktycznie nie, nie wychodziłam z tej szkoły. I na dodatek myśmy byli jedną grupą i jedynym, jedną grupą w całej szkole we wszystkich rocznikach, która miała zajęcia tańca z Januszem Skubaczkowskim. Nikt nie rozumiał tego naszego bólu, jak myśmy wychodzili i płakali, po prostu tam wszyscy naciągnięte mięśnie. I co, a co wy, co, co, co wy tak ten tań, co wy tego tym taniem? Mm. Ja mówię, przyjdź, spróbuj. <laughs> Kilka znajomych przyszło tak na próbę, bo odrabiali zajęcia i już nie wrócili. Ale to nie chodziło o to, że Janusz Kubaczkowski po prostu podchodził do nas, jak często mieliśmy wrażenie, jak do tancerzy, i, e, i bardzo gdzieś wysoko nam podstawił tą poprzeczkę. Czego w tamtym czasie może nie docenialiśmy, no ale później, w chwili obecnej, no mogę powiedzieć, że naprawdę y, zrobił ponad 100% normy. Mm -hmm. Ale Ty, rozumiem, z wielką chęcią nieustającej nauki y, y, poleciałaś do Nowego Jorku. Tak. Na letni kurs, do słynnej zresztą... Bardzo szkoły. I Strasberga. I Strasberga To jest. To dlaczego? Te wywiady, Beyoncé i te sprawy. Mnie od małego. Z tropem Tak, to znaczy nie, Mnie od małego fascynowała, fascynowała kinematografia. Polska, ale też zagraniczna, no bo mhm. też na tych amerykańskich klasykach się wychowałam. Ehm, I. Gdzieś. E, ja nie lubię takiego pytania, jak ktoś zadaje mnie, jesteś aktorką teatralną, czy aktorką filmową. A co to jest za pytanie? Jakby ja, ja tego pytania nigdy nie, nie, nie rozumiem. Bo aktor to aktor, i, i moim zdaniem aktor powinien się znaleźć w każdej sytuacji, czy przed kamerą, czy, czy, czy w teatrze. I e, oczywiście. Są inne może sposoby y, grania, inne, innymi narzędziami się często y, musi, musimy uruchamiać inne w sobie narzędzia, ale jakby wszystko wychodzi z tego samego źródła: czy to w teatrze, czy to w filmie. Jakby aktor ma to jedno źródło, z którego uruchamia te pewne narzędzia. I y, tak, i ja sobie pomyślałam, że skoro byłam w szkole teatralnej w Krakowie, gdzie bardzo był duży nacisk na teatr, to pomyślałam sobie, że w tym Listerasbergu, bo słyszałam bardzo dużo wiadomości, że tam jest znowu bardzo duży nacisk na, na film. I pomyślałam, no czemu nie spróbować też jakby zobaczyć, jak tam to wygląda, plus ten mit w Polsce, tej całej Ameryki, mhm. co mnie trochę też czasem śmieszy. Pomyślałam sobie, no to dobra, to trzeba, nie, nie, nie mit, tylko trzeba się zapoznać, jak to wygląda naprawdę, no i sobie zobaczyłam to. Naprawdę, jak to wygląda. Ty zadebiutowałaś po szkole. Jakby twój debiut po szkole to był teatr muzyczny Roma w Warszawie? Po szkole y, dalej grałam w tym stół, potem miałam tą romę. Mm -hmm. Tak, i oprócz tego jeszcze współpracowałam y, z KTO taka scena w Krakowie i y, y, ze starą Łaźnią, mm -hmm. Taka była scena. Mm -hmm. Tam wystawiałam monodram z Karoliną Górecką, ocean. Ale to jeszcze podczas. to jeszcze tak, się zaczął tak, podczas. Tak, szkoły, tak, prawda? tak. Ale tak, no właśnie, to... bo ja tak się zastanawiam, co ty traktujesz? Bo, bo ty, ty był występ przed szkołą, były, była scena w trakcie szkoły, w końcu się zaczęła po szkole. I, i, I zastanawiam się, co ty traktujesz jako swój debiut na teatralnych deskach? Którą, którą z tych scen? Który, który, który spektakl? To znaczy, taki spektakl, który gdzieś takim był moim. Takim pierwszym kliknięciem po szkole, gdzie jakby czułam, wow, wow, mhm. wow, to jest moja droga, gdzieś w, tym, w, tym, w tą stronę chcę iść i to mnie gdzieś niesamowicie nakręca, podnieca. To była, była Zenada w teatrze Trzy Rzecza w Białymstoku. Tak, mhm. w teatrze. No, taki ofowy teatr. Kompletnie ofowym. Tak, tak, ale spotkałam się. W cudownym się z... podlaskim domu. Tak, dokładnie. Mhm. Spotkałam się wtedy z Konradem Dulkowskim, który napisał ten tekst, i jakby idąc na casting, już wczułam to wszystko i wiedziałam, co, co tam chcę zrobić. I, no i gdzieś się spotkały nasze energie, i fajny bardzo, przy, nie, może nieprzyjemny, ale interesujący proces pracy. I mam wrażenie, że taki spektakl, który gdzieś mi przyniósł satysfakcję. Mhm. A jak, się, jak wyglądała droga z Białego Stoku do Poznania? Jesteśmy w teatrze polskim. W tak. Poznaniu dołączyłaś w zeszłym roku do tak. zespołu tego teatru. Jak to się wydarzyło? To znaczy, ja już, Pan Paweł Szkotak, poprzedni dyrektor, był na moim dyplomie w Łodzi i on już wtedy mnie zaprosił. Na festiwalu szkół teatralnych, na festiwalu szkół mhm. teatralnych i po spektaklu Próby w reżyserii mim, Pawła Miśkiewicza i Macieja Podstawnego, zaprosił mnie tutaj na czytanie. Ale ja wtedy nie mogłam być na tym czytaniu. I potem coś znowu było, ale znowu jakoś zawodowo nam się cały czas mijały te drogi, aż w końcu, to było rok temu, tak, w maju, czyli ponad, Zaprosił mnie na casting tutaj e, do granicy. Mhm. No i ten casting wygrałam. No i, 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 potem, i potem dostałam etat. I dołączyłaś do zespołu. Tak. No i co, dobrze ci tu? Ciekawa jestem. Mhm. A jak jestem ciekawa, to znaczy, że jest dobrze.